Jesteśmy po przerwie, ze mną w studiu Jerzy Haszczyński, szef działu zagranicznego Rzeczpospolitej. Dzień dobry. Serdecznie. Jerzy, Donald Trump ma u siebie na swoim podwórku małe kłopoty personalne, bym powiedział, bo raz, że zrezygnował ze stanowiska doradcy prezydenta Stanów Zjednoczonych człowiek, a teraz mamy też informację, że nominowany przez prezydenta na szefa Departamentu Pracy wycofuje swoją kandydaturę, bo przyznał się, że zatrudniał nielegalną imigrantkę jako sprzątaczkę i boi się, że nie zyska aprobaty większości w Senacie. To jest jakiś wypadek przy pracy tylko, czy jakaś większa afera, powiedzmy? No codziennie właściwie budzę się i sprawdzam, co tam ten nowy prezydent Stanów Zjednoczonych zrobił. No cały czas można powiedzieć, że jest mocno nieprzewidywalny. Oczywiście sprawa nominacji nowej na jakiegoś tam sekretarza, który nie ma wpływu na politykę zagraniczną, to mnie tak specjalnie nie interesuje. Znacznie bardziej mnie interesują obsady stanowisk związanych z polityką zagraniczną, bezpieczeństwem naszym. I w tym kontekście rezygnacja generała Flynna jest znacznie ważniejsza. Dosyć optymistyczna. No jak wczoraj to komentowałem, to może nawet się nadmiernym optymizmem wykazałem, że te prorosyjskie... Jedna z prorosyjskich postaci odchodzi, co oznacza, że prorosyjskość już w administracji nowej amerykańskiej jest może niemile widziana. Bo przypominam, że w czasie kampanii wyborczej, jak Donald Trump mówił jakieś hasła prorosyjskie, a nawet jak nawoływał hakerów rosyjskich, żeby zaingerowali w kampanię wyborczą w Stanach Zjednoczonych, to mu chodziło na sucho, co mi wydawało się rzeczą wręcz niewiarygodną po tylu latach zimnej wojny i dumie i tym, co możemy uznać dumą amerykańską, że w ogóle coś takiego jest możliwe. No a teraz, no krótko mówiąc, ten jeden prorosyjski wątek mamy odcięty, no ale pytanie pozostaje, kto pozwolił generałowi Flynnowi dzwonić do ambasadora rosyjskiego wielokrotnie i omawiać ewentualnie sprawę zniesienia sankcji. To jest najważniejsze pytanie i czy Trump o tym wiedział, czy wiedział ktoś inny, kto jest prawie tak ważny jak Trump, no to będziemy się nad tym... No dzisiaj czytałem rano, że Trump ma pretensje do służb specjalnych amerykańskich o to, że wypuszczają jakieś informacje, że dzielą się z nimi jak piernikami, tak to chyba nazwał. No wyraźnie prowadzi też walkę ze służbami specjalnymi, co mi się wydaje dosyć ryzykowne. Ty mówisz o tym, że jedno jakby to ramię tej polityki prorosyjskiej Trumpa odpadło, no bo on sam zrezygnował. No nie było tak, że generał został odcięty. Ale wczoraj mieliśmy spotkanie ministrów obrony NATO, pierwsze z udziałem nowego sekretarza obrony Stanów Zjednoczonych. No i tam pojawiły się optymistyczne takie informacje dotyczące tego, że jednak to zaangażowanie Stanów Zjednoczonych we wzmacnianie tej flanki wschodniej, o której się bardzo dużo mówi, będzie to zaangażowanie w dalszym ciągu realizowane. No tutaj nowy sekretarz obrony generał Mattis to nie zaskakuje, on takie stanowisko miał wcześniej. W tej trójcy najważniejszych osób od spraw zagranicznych, czyli sekretarz stanu, sekretarz obrony i doradca do spraw bezpieczeństwa. Do tej pory było, jak jeszcze nie ustąpił Flynn, było dwóch takich, no nazwijmy, prorosyjskich, chociaż co do prorosyjskości sekretarza stanu Tillersona pojawiły się też wątpliwości, a generał Mattis był zawsze takim twardym, pro-transatlantyckim politykiem, który mówi rzeczy, które mogą nam się podobać. Także to, że z jego ust coś takiego w Brukseli wczoraj padło, to nie jest specjalnie zaskakujące. No ale on też powiedział to, co mówił Trump wcześniej. To znaczy, jak będziecie płacić za swoją obronę, no to właśnie wtedy, chciałem o tych pieniądzach, bo my się możemy czuć bezpieczni, bo my jako jeden z nielicznych krajów Unii Europejskiej przeznaczamy te 2% PKB na obronę, a są takie kraje, które nie przeznaczają takich pieniędzy. No i to między innymi są kraje leżące tutaj w pobliżu nas, które właściwie są niemalże bezbronne. Kluczową sprawą jest to, czy te 2% będą płaciły najważniejsze państwa Unii Europejskiej, czyli w tym Niemcy, ale Angela Merkel w rozmowie telefonicznej Donaldowi Trumpowi obiecała, że to jest cel niemiecki, czyli ona w ten sposób próbuje ratować ten sojusz amerykańsko-unijny. To jest cel, który nie zostanie osiągnięty w tym roku, no ale w każdym razie Niemcy, które były bardzo pacyfistyczne i niechętne zbrojeniom,
to jednak uznały, że to jest ważne dla utrzymania NATO i realizują ten plan. Stany Zjednoczone są bardzo ważne, nasze sojusze ze Stanami Zjednoczonymi również, ale my jesteśmy w Unii Europejskiej. Unia Europejska od już jakiegoś czasu mówi się o tym, że jest w kryzysie. Przed nami wybory w Niemczech, wybory prezydenckie we Francji. W jakiej Europie my się będziemy budzili po tych wyborach? No to też mogę użyć tego samego określenia, że codziennie jak się budzę, to też o tym myślę, co będzie, jak się będę budził za rok. No wcześniej są wybory w Holandii, już za miesiąc, gdzie prawie na pewno wygra partia populistyczna, Partia Wolności Herta Wildersa, tylko że nie bardzo ktoś chce z nim rządzić. Problem się pojawił wtedy, kiedy na przykład we Francji rzeczywiście wygra kandydatka Frontu Narodowego i nie będzie musiała nikogo pytać, czy chce z nią rządzić. Jest taka ciekawa, nowa tendencja w Unii Europejskiej, że te kraje na północy, te, które są najszczęśliwsze według różnych indeksów, to dochodzą do wniosku ich politycy, że jednak lepiej współpracować ze skrajną prawicą, wciągać ją do rządzenia, tak jest w Finlandii, albo przynajmniej rozmawiać z nimi, nie izolować ich, co dzisiaj mamy też artykuł na temat ze Szwecji, że centroprawicowi moderaci, którzy wiele lat rządzili w Szwecji, rozmawiają z demokratami szwedzkimi, no, oni się tak nazywają, w rzeczywistości jest to skrajnie prawicowa partia, uznając, że izolacja jest najgorszym rozwiązaniem, no bo jak się dopuści kogoś do władzy, to on łagodnieje, prawda? I traci zresztą ten urok antyestablishmentowy. My dzisiaj publikujemy, ty wspomniałeś o Szwecji, a my publikujemy dzisiaj raport, z którego wynika, że Europa jest cała w strachu i to jest raport Demos Europa i widać, że obywatele krajów unijnych są bardzo sceptyczni wobec i pesymistyczni w ogóle wobec całej Komisji Europejskiej, wobec Unii Europejskiej, co zaskakujące, Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Hiszpania na pierwszych miejscach, Polska gdzieś dalej. Znaczy, mi się wydaje, że to uważni obserwatorzy mogli to dostrzec już dosyć dawno temu, że właśnie takie kraje jak Francja to są jednak tak skupione na sobie, że Bruksela im wadzi. W pewnym sensie to było widać ponad dekadę temu, kiedy nasz los unijny się ważył i były referenda dotyczące traktatu konstytucyjnego unijnego i właśnie we Francji to padło, tak samo w Holandii. Myślę, że grunt pod to, żeby była duża niechęć w paru ważnych krajach Europy Zachodniej wobec Brukseli, wobec pomysłów Brukseli, choćby na rozszerzenie Unii, czy dzielenie się majątkiem, czy dopuszczaniem jakichś tam dzikich robotników z Polski, czy z Litwy, to było już dawno. Tylko teraz po prostu łatwiej o tym mówić, bo przedtem jeszcze jak te partie populistyczne nie miały nic do gadania, to wielu ludzi nie śmiało tego głośno powiedzieć, dawali tylko wyraz temu w czasie wyborów właśnie, czy referendum. Właśnie głównie referendum, bo przecież wyborów unijnych tak de facto nie ma. Także ja się temu tak bardzo nie dziwię i tutaj mamy zdjęcie Jean-Claude Junckera, który jest takim symbolem, szef Komisji Europejskiej, człowieka, który wiele lat był głównym graczem unijnym, wcześniej był jako premier Luksemburga bardzo ważną postacią, no ale ma, mówiąc młodzieżowym językiem, wiele za uszami. To jest człowiek, który ma reformować Unię, między innymi w sprawach fiskalnych, żeby nie było rajów podatkowych w Europie, a on te raje podatkowe miał u siebie i to dosyć mało wiarygodne jest, jak ludzie, którzy na psuli mają reperować, zwłaszcza w czasie kryzysu. Jasne. No oczywiście do tego tematu Unii Europejskiej i tego, co się dzieje w Unii Europejskiej, będziemy jeszcze na naszej antenie, na naszym programie wracali. Dziękuję Tobie za wizytę w studiu. Państwu oczywiście dziękuję za uwagę. Zapraszam jutro na Rzecz o Polityce. Jak zwykle zaczynamy o 9:00, a gospodarzem jutrzejszego programu będzie Jacek Nizienkiewicz. Ja już dziękuję. Do widzenia.